pani doktor Jolanta Podolska, misjonarka świecka, która swoje powołanie lekarza medycyny realizuje w Zambii. Jak to się stało, że właśnie pani tam się znalazła, w Afryce, i realizuje swoje powołanie lekarskie? Może sięgnęłabym jeszcze do dalekiej przyszłości, kiedy byłam nastolatką. I pamiętam, że to od dawna było takie marzenie, żeby jechać na misję. I pamiętam, jak jedna z sióstr katechetek w naszej parafii, pracująca siostra Aurelia, orientalistka, szykowała się do wyjazdu na misję do Brazylii. Ja pamiętam, jako ta może 15-letnia dziewczyna z 8 klasy, myślałam sobie, jak to jest, jak się tak daleko wyjedzie, to człowiek musi tęsknić. I tak myślałam o tej siostrze. Nawet pamiętam, to był czas, kiedy przygotowywałam się do bierzmowania i wybrałam imię właśnie Aurelia, ze względu na tę siostrę. Jakoś lata mijały, skończyłam podstawówkę, poszłam do liceum i tak sobie myślałam, że jak ja zdam maturę, to ja wstąpię do zgromadzenia misyjnego, żeby na misję wyjechać. No ale tak się ułożyło, maturę zdałam, od razu tego samego roku dostałam się na studia, właśnie na medycynę. No i to jakoś tam się wszystko odsunęło. Kiedy byłam na czwartym roku studiów, tak sobie myślałam, to ja chyba przerwę studia i wstąpię do tego zgromadzenia misyjnego. No ale po rozmowie z jedną z sióstr zgromadzenia sióstr franciszkanek, misjonarek Maryi, bo o tym zgromadzeniu myślałam, powiedziała, nie, nie, nie przerywaj studiów, dokończ studia. No i studia ukończyłam, czas mijał, tam różne w międzyczasie sytuacje i różne historie życiowe. Nie będę tutaj wchodzić już w detale po kolei, jak to było, ale myśl o misjach mi towarzyszyła, mniej więcej, ale to w jakiś sposób za mną szło. No i kiedy już byłam, no nie pierwszej młodości, bo miałam 41 lat, Pan Bóg tak pokierował po różnych doświadczeniach, po wielu trudnościach, wyleciałam z Polski w 97 roku do Zambii. Że może nie będę wchodzić teraz w detale, ale stało się to. I tak oceniając pewne sytuacje i znając kulisy, jak to wygląda i jak to po tych wszystkich trudnościach, to czasem tak myślę, że to, że się znalazłam w Afryce na misjach, to jest jeden cud. Bo ktoś, kto tak z boku nie zna tych detali, to mógłby powiedzieć, no cóż tu takiego, wyjechać sobie do Afryki, wyjechać sobie gdzieś tam. No a tymczasem to wcale nie jest wszystko takie proste. I wydaje mi się, że rzeczą zakrawającą o następny cud to jest to, że nadal tam jestem, nadal pracuję. Oczywiście w tej chwili jestem na Europie, prawda, ale wracam, jeżeli nic się nie pokrzyżuje, to wracam dalej, żeby służyć, żeby pracować. Czy to była okazja wyjazdu? Nadarzyła się? Czy jakieś to było przygotowanie? No nie, to był jakiś tam przez pewien czas trwający proces starania o przygotowania, no dla osoby świeckiej przynajmniej, no nie wiem, może dla innych jest to o wiele prostsze, natomiast w moim przypadku była taka droga cierniowa przez mękę i to takie różne trudności były. No, ale Pan Bóg, myślę, powierzę, że Pan Bóg miał w tym jakiś interes, może by prowadził w ten sposób, że ostatecznie wyjechałam, ale to naprawdę były przeróżne trudności różnego typu. I od razu może powiem, że jeżeli chodzi o moją motywację, to nie to jakoś taka czysto humanitarna, żeby pojechać ludziom pomagać, no oczywiście, żeby pomagać, ale uważam, że to taka motywacja czysto religijna, żeby ludzie poznali Bożą miłość, żeby dowiedzieli się, że poznali, że Pan ich kocha. Oczywiście ja nie jestem ideałem, jestem grzeszną osobą, ale żeby Pan Bóg się takie pragnienie, żeby Pan Bóg się mną posłużył, żeby poznali Bożą miłość, że Pan Bóg ich kocha. I patrząc, no bo jestem lekarzem, no nie da się tego ukryć, prawda? No pracuję jako lekarz. Ale uważam, że mój zawód jest narzędziem, wspaniałym narzędziem, ale narzędziem, które czemuś służy, czemuś więcej. I mam tę świadomość, że to życie ludzkie tutaj na ziemi jest bardzo krótkie, bardzo kruche i to
nasze zdrowie. Natomiast Pan Bóg daje nam życie wieczne. No i to pragnienie, żeby pomóc ludziom, żeby no, pragnęli życia wiecznego. Żeby... Czy przypomina sobie Pani taką konkretną sytuację, że rzeczywiście ta Boża miłość się realizowała przez tę sytuację, przez ten czyn i była Pani takim narzędziem Jego? No ja myślę, że to nie dobrze. Ja nie mówię w tej chwili, że ja taka wspaniała i że ja tu już coś tam robiłam. Nie, ja mam świadomość tego, że to Pan Bóg działa przez ludzi. I ufam, że przeze mnie, mimo że jestem grzeszna, mimo że jestem słaba, że Pan Bóg się mną posługuje. Bo jest to pragnienie tego, żeby się Pan Bóg mną posługiwał. I niejednokrotnie tak, nawet taka modlitwa, że, czy pragnienie, można powiedzieć, żeby ludzie, którzy się ze mną spotykają, żeby spotykali Pana Jezusa. I tak jak powiedziałam już wcześniej, mam świadomość swojej grzeszności, ale jednocześnie wiem, że Pan Bóg się ludźmi posługuje. Więc myślę, że w wielu sytuacjach po prostu się mną posługiwał i mną się posługuje i ufam, że będzie się mną posługiwał. Także to oczywiście praca i staranie się, żeby ludziom pomóc w cierpieniu. Przecież no, nie tylko, że oni żyją. Jestem, kiedy umierają, modlę się razem z nimi. Czy kiedy widzę, że jest niebezpieczeństwo śmierci, chrzczę również dzieci przede wszystkim, ale czasem zdarza się, że i osoby dorosłe w szpitalu, no bo jest taka sytuacja, że no, mogą odejść z tego świata. Więc myślę, że wielokrotnie, to nie jest tak, że raz, no ale ufam, że Pan Bóg się mną posługuje, tak się posługuje, jak się posługuje innymi ludźmi, że ci ludzie mogą doświadczyć przez konkretne jakieś czyny czy słowa, że rzeczywiście Bóg jest z nimi i że Bóg ich kocha. Poza tym, że pracuję jako lekarz, mam różne okazje, żeby prowadzić jakieś spotkania dla ludzi w parafii czy gdzieś poza parafią, jak gdzieś wyjeżdżam, staram się szerzyć kult miłosierdzia Bożego, kult niepokalanej. No i widzę, jak Pan Bóg daje różne okazje. Jak ludzie sami nawet przychodzą, proszą o różaniec, no to ja zwykle pytam, a umiesz się modlić? No coś tam, no nie, okazuje się. Staram się też troszkę, prawda, żeby ich nauczyć, wyjaśnić. Także to jedno z drugim się jakoś tam pokrywa. A jak wygląda praca lekarza w Afryce? Na co lekarz jest narażony? Jak również te pozytywne strony? Znaczy to tak, wydaje mi się, że no praca lekarska jest podobna wszędzie, bo naszym zadaniem jest bycie z chorym, towarzyszenie mu, celowo mówię, towarzyszenie mu w cierpieniu, bo wielokrotnie jest taka sytuacja, może w różnych miejscach na świecie jest różnie, ale myślę w taki czy inny sposób jest, no w jakiś sposób jest to podobne, że człowiek staje niejednokrotnie bezsilny, że tak po ludzku patrząc nie może pomóc. Ale pozostaje to właśnie bycie z tym człowiekiem, towarzyszenie mu w cierpieniu, wspólna modlitwa. Pani pyta o jakieś narażenia, no chociażby ja mogę mówić o tej sytuacji, w jakiej jestem z nami. No chociażby, to jest strefa malaryczna. No to wiadomo, że myślę, że każdy rozsądny, kto tam jest, no to doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że może złapać, znaczy złapać, po prostu, że będzie chory na malarię. No z malarią jest różnie, bo zdarzają się też i zgony, prawda, wśród lokalnej ludności, no to wcale nie tak rzadko. Wśród misjonarzy również, prawda, chorujemy. Jeden mniej, drugi więcej. Jest to choroba bardzo poważna, więc myślę, komentarz niepotrzebny. Poza tym my pracujemy z pacjentami zakażonymi HIV-em, z chorymi na AIDS, kiedy się już, prawda, ta infekcja się rozwija i dochodzi do pełnoobjawowego AIDS. Więc jest świadomość, że w różnych sytuacjach możemy się zarazić. No chyba komentarza nie potrzeba, bo myślę, każdy, kto troszkę się orientuje, to wie, że to jest choroba, na którą w tej chwili lekarstwa nie ma. Oczywiście podawane są, jeżeli jest taka możliwość, bo nie każdy chory na AIDS, czy nie każdy zainfekowany tym wirusem, jest na lekach antyretrowirusowych, ale powiedzmy sobie szczerze, te leki nie leczą. Nie ma tak, że o, podaje się i pacjent staje się zdrowy. On nosi w sobie tego wirusa, ten wirus jest. Jak pacjent przestaje brać leki, to choroba.
No bardziej rozwija. Ale czy nie jest też tak, że lekarz medycyny musi po prostu tam być lekarzem wszystkich specjalizacji? Tak, oczywiście, bo to, ale to też zależy w jakiej sytuacji, w jakim szpitalu pracuję. Ja na przykład mogę powiedzieć sobie, jestem pediatrą, ale zajmuję się pacjentami w różnym wieku. Od zera do późnej starości. Czy pewne rzeczy robię, których bym tutaj w Polsce nie musiała robić, no bo są inni lekarze, mają inne specjalności. Także to są, no jeszcze w moim przypadku ja raczej nie zajmę się chirurgią, bo tam w tym szpitalu, gdzie pracuję, jest siostra, która zakonna, która jest dyrektorką szpitala i jest chirurgiem specjalistą. Poza tym inne, nawet tam clinical officers czy pielęgniarze też zajmują się różnymi sprawami w sali operacyjnej, prawda? To zależy od kalibru problemu, z grubsza mówiąc. Także jest tam odpowiednia grupa ludzi, która się tym zajmuje, ale są sytuacje na przykład, kiedy trzeba pomóc przy porodzie, na przykład. Chociaż tak na co dzień rutynowo się tym nie zajmuje. Mówię w tej chwili o sobie. Ale jak jest taka potrzeba, to się idzie do sali porodu, znaczy na porodówkę i trzeba tam coś pomóc, więc czasem trzeba podjąć jakąś decyzję. Jak tej siostry, która jest chirurgiem, nie ma, no to też nie jako rutyna może, ale są sytuacje, kiedy odsyła się pacjentów do innego szpitala, jeżeli uważamy, że tak będzie lepiej dla pacjenta, a są sytuacje, kiedy człowiek musi sam, przepraszam za wyrażenie, kombinować, żeby temu pacjentowi pomóc. I to nie jest takie wszystko jednoznaczne, czarne, białe, prawda? No ale są niejednokrotnie sytuacje dramatyczne, bo opieka zdrowotna nie jest taka jak w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Nieraz dyskutujemy z siostrą Mirosławą, która właśnie, wiem, że jest dyrektorem szpitala, no właśnie, że no tutaj czas tak jak w położnictwie, tu w Europie takich przypadków się nie widuje. Na przykład, no ciekawa jestem nawet, bo nie znam statystyk w Polsce. Rocznie. Ilu kobietom pęka macica, prawda? Ponieważ jest zaniedbany jakiś, prawda, przypadek położniczy. Albo inne historie takie, które nie są do pomyślenia w Europie, natomiast tam zdarzają się. Czy chociażby kobiety, które przyjmują tradycyjne jakieś tam medykamenty, no i wtedy są różne też problemy przy porodzie. Albo pacjenci, którzy oczywiście idą do czarownika, gdzieś coś tam kombinują, no jak nie mogą dać sobie rady, to przynoszą takiego już praktycznie na pół martwego człowieka, nieraz takie dziecko, które już praktycznie prawie odchodzi do szpitala. Może gdyby było przyniesione wcześniej, efekt leczniczy. Pani się zaczęło konfrontować z czarownikiem? No celowo nie chodzę, bo mogłabym sobie tak nawet kiedyś parę lat temu myślałam, że no fajnie by było, nawet, znaczy fajnie, może nieodpowiednie słowo, nie używam odpowiedniego słowa, no może tak by iść tam do tego, który się zajmuje tą magią w celach ewangelizacyjnych nawet. Ale później pamiętam, słyszałam wypowiedź pewnego polskiego misjonarza z innej misji, nie z naszej, który powiedział w ten sposób, no tak, ja to tam nie chodzę do żadnych tych czarowników. Oczywiście w celach nawet takich, no nie to, żeby korzystał z ich usług, bo jeszcze powiedzą, o, ksiądz też tam chodzi, więc jak wytłumaczyć tym ludziom, że nie w celach jakichś leczniczych, czy jakichś tam różnych natury duchowej. Więc on powiedział, w zasadzie to ja tam nie chodzę. No i tak sobie to jakoś przemyślałam i pomyślałam, no może rzeczywiście lepiej jest zostawić pewne sprawy, no bo jak wytłumaczyć ludziom, że ja tam chodzę w innym celu, nie w takim, żeby mnie ktoś leczył, że ja korzystam z usług czarownika, prawda? Tego witch doktora, czy jakimś tam witch foundera. Więc uważam, że no ja mogę się modlić za ludzi. Czasem zdarza się, że w szpitalu ktoś leży i przychodzi ktoś tam i odczynia różne rzeczy, daje te lekarstwa tradycyjne. Więc sytuacje są różne. I ci ludzie, mimo że są, wielu z nich twierdzi, że są chrześcijanami, że są katolikami, to jednak no, nie ma się w jakiś sposób co dziwić, że nadal korzystają z usług tych czarowników, jakbyśmy to nazwali w naszym języku. No i są przeróżne historie w związku z tym. To są, no, na pewno to jest wpływ i fizyczny, i duchowy, bo to nie jest tak, że ktoś tam coś tam robi i to tylko wpływa na sferę fizyczną, materialną, ale również to są wpływy duchowe.